Cześć, tu Ernest! A w tym filmiku odkryjemy sekrety zwiastuna sezonu 4, rozdziału 5, który ujrzał światło dzienne na niedzielnej transmisji Disneya oraz rzucimy okiem na inne ogłoszenia co do przyszłości Fortnite z tego wydarzenia. Zacznijmy od fabuły. Mini-event, który miał miejsce w sobotni wieczór zeszłego weekendu, miał wprowadzić w życie plany uruchomienia statku Megalodona. Jednak tuż po naładowaniu jego zbiorników paliwa nitrem, system rurociągu został zhakowany przez tajemniczą postać ze złowieszczym śmiechem. Co doprowadziło do serii coraz większych wybuchów. I finalnie odkryło nam puszkę Pandory, która skrywała się pod ryzykowną rafinerią przez cały ten sezon. Przejdźmy teraz do zwiastuna nowego sezonu. Widzimy na nim doktora Dooma w płaszczu tułacza, zbliżającego się do puszki Pandory, aby ją siłą otworzyć i wchłonąć jej całą mroczną energię. To nam również zdradza, że od początku to było jego planem. Pod przykrywką tułacza, mądrego przyjaciela, zapewniał Megalodona o jego wygranej, aby na koniec zrobić go w konia i osiągnąć swój samolubny cel. Dzięki nowej mocy wzniesie swój zamek i sprowadzi na wyspę złoczyńców. W sezonie 4 zmierzymy się przeciwko niemu, aby uratować wyspę przed mrokiem w nowej formie. Okej, to w skrócie fabuła na ten sezon. Teraz rzućmy okiem na nowe skiny. W karnecie bojowym będzie 8 postaci w następującej kolejności. Pierwszą z nich jest Gwenpool. Coś w sam raz dla spocuchów. To superbohaterka, która właściwie nie ma nadludzkich mocy, ale za to jest wygimnastykowana i dzierży świetnie zanimowane katany. To pewnie jej zbieraki. Kolejnym skinem do karnetu jest War Machine. War Machine to Iron Man w wojskowym stylu, czyli po prostu nie jest tak szałowo pomalowany na pokaz. Chodzi stricte o funkcjonalność. Następny będzie Skurkerine, czyli fuzja Bananka i Wolverina. Bananek przyjął po nim maskę, pasie akcenty, wysuwane ostrza i wściekłość. Co zabawne, jego krótki urywek jest nawiązaniem do sceny z filmu Wolverine Geneza, w której wściekły Wolverine wpada w szał po przebudzeniu się w jego basenie do transformacji. W tle za to widzimy, że nie był to pierwszy egzemplarz testowy. Ostrza Skurkerina pewnie będą jako zbieraki tylko dla tego skina. Ciekawe, czy ma on też moc regeneracji jak Wolverine. Bananek w poprzednich zwiastunach nie miał ani chwili odpoczynku od tragicznych likwidacji na przeróżne sposoby. Teraz już nic mu nie stanie na drodze. Oryginalny bananek z czasem dojrzewał. To też pewnie mu już nie straszne. Swoją drogą spójrzcie na reakcję Nadziei i Shuri na to, co wyprawiają Jonesy i Bananek. Kolejna na liście jest Emma Frost. Potrafi ona przekształcić swoje ciało w diament, więc będzie to pewnie jej dodatkowy styl. Ma ona też moce telepatii, co mogłoby mieć znaczenie w fabule. Kapitan Jones to kolejny przekozacki skin w karnecie. To nasz Jonesy w stroju Kapitana Ameryki. I cieszę się, że twórcy gry zdecydowali się na użycie elementów z klasycznej skóry. Wygląda to lepiej niż na skinie Kapitana Ameryki. Mysterio również pojawi się w karnecie. Wygląda fajnie. Nie wiem, co więcej mogę powiedzieć. Finalnym skinem za poziomy w karnecie będzie Shuri. W uniwersum Marvela to siostra T'Challa, Czarnej Pantery. Ona była następna w kolejce do przyjęcia tytułu Czarnej Pantery. Shuri była również jedną z bohaterek, które pomogły Jonesemu w walce z Urionym Reżimem w rozdziale 3. Ciekawe, czy ujrzymy ją też w stylu komiksów Fortnite Marvel, bez kostiumu Czarnej Pantery. Dalej, strój doktora Dooma będzie dostępny w zadaniach karnetu bojowego we wrześniu, czyli zapewne 30 dni po rozpoczęciu karnetu będzie można go odblokować. Poza tym w karnecie będą dodatkowe style, emotki, przedmioty do Rocket Racing, Lego i tak dalej. Na zwiastunie zobaczyliśmy też kilka skinów, które trafiły do sklepu lub ekipaki. Między innymi mam tu na myśli złego brata Miałśniaka, który zerżnął stylówę od Sabertootha z komiksów Marvela. Tak czy siak fajny. Mieliśmy również pierwsze spojrzenie na nowego skina Nadziei, który pozostał wierny jej kocim uszom z pierwszej edycji tego skina. Dalej z innych ciekawostek to na wydarzeniu Disneya zostaliśmy zbombardowani również newsami o tym, że postacie z bajek, takie jak Cruella, Czarownica i Kapitan Hook, zawitają do gry jako skiny. To nie wszystko, bo w swoim czasie i nie ma mocni również mają wejść. Na to społeczność fanów skina Chun-Li zareagowała. Fantastyczna czwórka również była na liście skinów do Fortnite. W pewnym momencie na scenę wszedł sam Deadpool, aby zapowiedzieć jego nowy wariant Fortnite. It's behind me, isn't it? No spoilers. I want to see in the game. Is he awesome looking? Does he have wrinkling muscles? He's handsome, right? Tell me he's handsome. To dalej nie wszystko. Na żywo, na miejscu, zebrało się wiele Skurkerinów, a z nimi pojedynczy, odstający od reszty bananek Deadpool. Pierwsza wzmianka o tej postaci pojawiła się w formie naklejki na skuterze za motki Deadpoola z sezonu 2 rozdziału 2, kiedy był skinem w karnecie. Po 4 latach mamy kolejny znak.
teraz przejdźmy do tematu nowych broni i mityków. Na zwiastunie zostały przedstawione mityki każdego z bohaterów. Zapewne podobnie jak w poprzednim sezonie Marvela, część z nich będzie można zdobyć tylko za zlikwidowanie bossa, a pozostałe mogą znajdować się na jakichś specjalnych miejscówkach albo po prostu w skrzynkach. Pierwszym z nich jest sprzęt War Machine. Będzie to jetpack z wieżyczką, która automatycznie namierza przeciwników i sama w nich strzela. Rękawice do zestawu za to pozwolą nam się popisać poprzez strzały długą serią jak z karabinu lub podwójne rakiety. Ilość pozostałych rakiet będzie wyświetlana w formie ikonek obok celownika. Ten pasek za to pokazuje ilość pozostałej energii jetpacka. Rękawice Ironmana powrócą z delikatnym odświeżeniem. W przeciwieństwie do pierwszej edycji tego mityka mamy teraz do dyspozycji jeszcze buty Ironmana, dzięki czemu nasza mobilność jest o wiele lepsza. Oczywiście będzie też opcja ataku przez Unibeam lub po prostu wlecenie w przeciwnika. Nowy Kapitan Jonesy będzie miał tarczę Kapitana Ameryki. Ma ona dwie opcje ataku, rzut oraz szarżę. Poza tym jak to tarcza, będzie mogła blokować ona strzały. Tego mityka możecie kojarzyć z trybu Marvela Avengers Endgame, który wyszedł w sezonie 8 rozdziału 1. Powraca po ponad 5 latach! Dalej, poprzednim razem mitykiem Doktora Dooma był Superskok, zielono-ogniste impulsy i zielona ognista kula. Teraz jego moc ewoluowała w kilkusekundowy zielony promień. Dzięki niemu będziemy mogli pozbyć się każdego w jego polu rażenia. I jeszcze jedną mocą, która może wam coś przypominać, będą rękawice Shuri. To takie lekko usprawnione pazury Wolverina, choć ich oryginalna wersja też ma szansę powrócić. Po drodze przewinął się jeszcze sekretny mityk Mysterio. Ta postać nie ma żadnych nadludzkich mocy, ale jest znakomitym hipnotyzerem i magikiem. Dlatego właśnie jego mityk pozwoli nam się stać niewidzialnymi, a wtedy obok nas pojawiły się 3 wabiki z naszym skinem. To nie jedyny przedmiot, który mogliście przeoczyć. Ten zwiastun skrywa jeszcze mnóstwo innych broni. Bezpośrednio w akcji widzimy nowe podwójne pistolety maszynowe. Śmieszną ciekawostką jest to, że wycieki na ich temat pojawiły się już w sezonie 4 rozdziału 2. Wtedy miały być one mityczną bronią z bossa Mystique. Trzeba było trochę poczekać. Nie mogę też nie wspomnieć o tym, że zamiast je przeładowywać, będziemy je wymieniać na nowe sztuki. Szkoda czasu je przeładowywać. Przez chwilę w miejscu pełnym Mysterio widać też, jak jeden z nich niesie nową strzelbę. Jeszcze na początku tego sezonu w wyciekach przewijała się rewolwerowa strzelba, która do teraz nie została wydana. Być może to właśnie ona. Kilka z postaci używało też nowego jednostrzałowego pistoletu. To będzie broń w stylu Deagla czy rewolwera z bardzo dużym odrzutem i długą przerwą między strzałami. Poza tym powróci karabin impulsowy Tony'ego Starka. Dalej, po magierze Doktora Dooma trzymają broń, która przypomina Kałacha. Być może on również wróci? Na scenie przedstawiającej złą drużynę Dooma widać mroczną Paniomisię, trzymającą klasyczny karabin szturmowy. To stara dobra M-ka, której nie było naprawdę długo. Pomidorek obok trzyma Teka, czyli pistolet maszynowy z pierwszego rozdziału, a ta postać oraz ryba walcząca przeciwko nim trzyma Nocturno. Stylu Nocturno z ratowania świata używał kiedyś Scar z Tumikiem, kiedy nie można było modyfikować broni. To trochę nietypowe. Mi to wygląda na taki artystyczny wybór broni i niekoniecznie te bronie wrócą. Zapoznajmy się teraz z nową mapą. Fortnite dzisiaj wrzucił zwiastun z częściowo odkrytą mapą na 4. sezon. Widzimy na niej, że na przyjemnej piatce postawione zostanie więzienie, gdzie był przytrzymywany Mysterio. Więzienie należy do organizacji Tarczy z Marvela, działającej pod logo podobnym do ich starszych emblematów. Wielki Zamek Dooma zostanie wzniesiony za zimowymi górami w prawym górnym rogu mapy. Tutaj będzie jego zamczysko, a na górce obok będzie sąsiadować ogromny komin, który w swoim dymie tworzy widmo Doktora Dooma. Gotuje coś pewnie na event halloweenowy. Korty do tenisa za to zastąpi punkt orientacyjny z pomnikiem 4 głów Doktora Dooma. Posiadłość przypychu zostanie przeistoczony w miasteczko Dooma. Miejscówki przejęte przez jego armię będą mroczniejsze i pełne plakatów propagandowych. Co ciekawe, w tle, w oceanie za zamczyskiem Doktora Dooma, widać coś, co przypomina głowę Galaktusa. Fajna ciekawostka. W pewnym momencie widzimy jeszcze pociąg, który prawdopodobnie wróci na tory. I to na razie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym!